Witam Państwa bardzo serdecznie w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida na spotkaniu promującym naszą kolejną publikację i jest to finał projektu Literacki Przewodnik po Nowej Hucie. Jest to kolejna publikacja, która powstała w naszej pracowni Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty, z której jesteśmy bardzo dumni. Projekt realizowany był w ramach obchodów 70-lecia Nowej Huty. To był powód wydania tego literackiego przewodnika i chyba nie ma lepszego sposobu na świętowanie 70-lecia Nowej Huty niż poznawanie literackiego obrazu tej części Krakowa. Ta literatura przenika historię tych terenów. Jeszcze nim powstała Nowa Huta, towarzyszyła jej od samego początku i towarzyszy do dzisiaj, co mamy nadzieję udało się ukazać na kartach tej książki. Te mury, w których mieszkamy teraz, my tu zaczęliśmy, tak, robić pewne rzeczy. Jakby to, co rozpoczęli budowniczowie, no to my to kontynuowaliśmy. I te pokolenia, które tu były wcześniej przed nami, czyli można powiedzieć z naszej perspektywy naszych dziadków, rodziców, to są pokolenia, które robiły coś, czego nam często nie opowiadały, że robiły. Nie zawsze to była historia mojej rodziny, czasem to była historia murów. To była historia na przykład szkoły, do której chodzę, to była historia osiedla, na którym mieszkam. Chciałam cię zapytać o tą narrację przednowochucką, z tym dziedzictwem właśnie związanym z wsiami, na których terenach potem powstała Nowa Huta. Jaką spuściznę literacką nam ta ziemia oferuje? To, co się wydarza w literaturze na terenie wsi Mogiła, to, co się wydarza w okolicznych wsiach, to, co się wydarza w Krzesławicach, no to jest historia bardzo bogata i ona zaczyna się właściwie od naszej księżniczki legendarnej Wandy, która wszystkich Polaków sprowadza w to miejsce, do Nowej Huty. Za chwilę oddamy książkę w ręce czytelników i powiedz, co byś chciała przekazać im, oddając tą książkę i czy masz jakieś może, nie wiem, dobre rady? Mam nadzieję, że odnajdą tu Państwo cząstkę siebie i mam nadzieję, że to będzie taka lektura, która będzie bliska sercu, bo mi na pewno jest i z taką intencją serca ją pisałam, więc życzę Państwu miłych spacerów, miłych podróży, czasem z przymrużeniem oka, a nawet bardzo często. Słuchajcie, my zaczęliśmy 3 lata temu i idea tego teatru jest taka, że najważniejsze z tych rzeczy, o które nam chodzi, to jest spotkanie z żywym widzem. Dość dużo jeździmy po Polsce, pomimo tutaj naszych niesprawności czy niepełnosprawności. Jakoś to nam nie przeszkadza w tym, żeby jeździć w długie trasy. Jest to oczywiście bardzo trudne, ale też ten trud myślę, że nas buduje jako taką małą wspólnotkę, jako grupę takich no, przyjaciół. Ja jak spotkałem się tutaj z moimi przyjaciółmi, to zdecydowałem, że na pierwszy ogień poszedł spektakl, który nazwaliśmy Exit, tak jak teatr. Co to znaczy Exit? Wyjście awaryjne, nie? Wszędzie widzimy w jakichś tam centrach handlowych, w biurach, w szkołach pewnie też są te znaczki takie ze strzałką, gdzie trzeba biec. Ja sobie pomyślałem, że ten teatr to będzie takie wyjście awaryjne dla nich, ponieważ problem niepełnosprawności rozwiązuje się nie za pomocą jakichś tysięcy udogodnień, tylko problem niepełnosprawności rozwiązują ludzie. Bardzo się cieszę, że mogę jeździć na próby codziennie, bo my się z Maciejem spotykamy codziennie i po prostu ta
jakbym nie była w teatrze Exit, to by czegoś mi brakowało. Zżyłam się z moimi przyjaciółmi. Nasza metoda pracy jest bardzo prosta. Ja tu nie mam żadnych teorii, nie buduję żadnych teorii. Trzeba siebie rozdawać innym ludziom i wtedy ten efekt jest po stokroć wynagrodzony. Praca w tym zespole to jest taka praca, która bazuje na potencjałach naszych aktorów. Ja nie znam człowieka o większej wrażliwości od Marcina. I Marcin jest absolutnym, słuchajcie, fenomenem, bo Marcin kocha poezję. Powiedziałbyś coś? Mój Bóg jest głodny, ma chude ciało i żebra. Nie ma pieniędzy, wysokich katedr ze srebra. Nie pomagają mu długie pieśni i świece. Na pierś zapadłą nie chce lekarstwa w aptece. Bezradni rząd, ministrowie, żandarmi. Tylko miłością mój Bóg się daje nakarmić.